O tym, że złodzieje są zdolni do wielu rzeczy, by zdobyć łup, wiadomo od dawna. Są jednak zdarzenia, które zaskakują. Takie miało miejsce w nocy z piątku na sobotę w Warzemicach w gminie Kołbaskowo, na tyłach nowo otwartego centrum handlowego. W sobotę nad ranem, to jest 17 marca, około godziny 4:30 w Warzemicach, nieznani sprawcy prawdopodobnie poprzez wpuszczenie gazu do bankomatu i jego zdetonowanie dokonali kradzieży, jak wynika ze wstępnych ustaleń, pieniędzy w kwocie 300 zł. W wyniku eksplozji bankomat został całkowicie zniszczony, a jego elementy można było znaleźć nawet w promieniu kilkudziesięciu metrów. Na miejscu od razu pojawili się policjanci, a także biegli z zakresu fizykochemii, by sprawdzić, jaki rodzaj gazu został rozpylony w bankomacie. Rozpoczęto także śledztwo mające na celu wyjaśnienie, kto dokonał kradzieży. Mamy przesłuchanych świadków, okolicznych mieszkańców osiedla, jednak w tej chwili cały czas sprawców poszukujemy. Ten sposób okradania bankomatów jest znany w Polsce. W naszym województwie jednak dotychczas takich przypadków zdarzyło się niewiele. Na terenie powiatu polickiego to pierwsze zdarzenie tego typu.